Witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku chciałbym porozmawiać o kolejnej, także wyjątkowej rybie akwariowej, którą posiadam w swoim akwarium. A jest nią piskorek kula. Ryba ta występuje w Azji, w rejonach Półwyspu Malajskiego, Borneo, Sumatry. Podobnie jak skalar, o którym mówiłem w poprzednim filmiku, piskorek również nie posiada typowo rybiego kształtu, bo z wyglądu bardziej przypomina węża niż rybę. A więc pierwszą i najbardziej charakterystyczną cechą piskorka jest jego podłużny, wężowaty kształt, który należy zaliczyć raczej do rzadkości u ryb. Oprócz piskorka w popularnej akwarystyce wężowate kształty posiadają także długonos cielnisty oraz trzciniak. I podobnie jak piskorek, te ryby są rybami dennymi. Jednak mimo podobnego kształtu ryby te nie są blisko spokrewnione z piskorkiem. O wiele bliższe pokrewieństwo do piskorka mają ryby występujące w polskich wodach, takie jak piskosz. Widać tu także zbieżność nazw. Piskosz, piskorek. Zbieżność ta nie jest przypadkowa, gdyż obie te ryby należą do tej samej rodziny piskożowatych. Gołym okiem widać tu znaczne podobieństwo tych ryb, wynikające z ich bardzo bliskiego pokrewieństwa. Z polskich ryb do tej rodziny należy także koza Pospolita, u której także podobieństwo do piskorka kuli jest dość wyraźne. Zarówno koza, jak i piskorek posiadają w okolicy oka niewielkie obronne kolce, i z tej dziwnej właściwości wywodzi się zresztą także druga nazwa piskorka, gdyż równie często nazywany jest on ciernie oczkiem kula, właśnie z powodu tego niewielkiego ciernia pod okiem. W polskich wodach najpopularniejszą rybą o wężowatych kształtach jest oczywiście węgorz, węgorz europejski, ale mimo podobnych kształtów nie jest on blisko spokrewniony z piskorkiem kula i należy do zupełnie innego rzędu i innej rodziny ryb. Swoje filmiki o gatunkach ryb, które sam posiadam w swoich akwariach, staram się zawsze wzbogacać o jakieś ciekawe ujęcia i zbliżenia ryb. Aczkolwiek w przypadku piskorka musicie mi wybaczyć brak takich ujęć. Od dłuższego już czasu zasadzam się z kamerą przy moim akwarium, aby złapać w obiektywie piskorka, i jak widzicie, marnie mi to wychodzi. Tutaj dochodzimy do kolejnej bardzo istotnej cechy charakteryzującej tę rybę. A dotyczy ona usposobienia piskorka. Mianowicie jest to ryba bardzo skryta, prowadzi raczej nocny tryb życia i dopiero pod osłoną nocy staje się śmielsza i wychodzi na żer. Natomiast w ciągu dnia pozostaje w ukryciu. Bardzo lubi wszelkiego rodzaju zakamarki, kryjówki, szczeliny. Stąd też trudność ze sfilmowaniem tej ryby. Mam cztery piskorki, ale wszystkie są w ciągu dnia ukryte, czasem przemykają gdzieś pomiędzy roślinami, a stają się bardziej odważne dopiero po zgaszeniu światła, ale z kolei nagrywanie w takich warunkach mija się z celem, bo jakość takich zdjęć będzie daleko od ideału. Próbowałem wywabić piskorki z ukrycia przy pomocy drobnej karmy dla ryb dennych, która opada na dno, ale mimo to efekt był mizerny, a pośród roślin trudno złapać odpowiednią ostrość. Tak więc tym razem bardziej jestem zmuszony mówić o tej rybie niż ją pokazywać, ale może to i dobrze, bo taki właśnie jest piskorek. Prowadzi on skryty, owiany tajemnicą, tryb życia i myślę, że jest to w jakimś stopniu nawet ekscytujące, bo to, czego nie widać, bardziej działa na wyobraźnię i bardziej pobudza naszą ciekawość. Sam słyszałem zresztą od innych akwarystów, że zdarzają się i tacy, którzy potrafią przez pół roku nie widzieć piskorka w swoim akwarium. Niektórzy podejrzewali już nawet, że ryba po prostu zdechła, podczas gdy ona cały czas żyła swoim skrytym trybem życia. Dlatego nawet jak nie widzimy przez dłuższy czas naszego piskorka, to mimo wszystko warto pamiętać o jego karmieniu, bo chociaż jest ona rybą denną, tak jak kirys, i potrafi żywić się odpadkami, które pozostawią inne ryby to mimo wszystko należy karmić go opadającym na dno pokarmem. Piskorek ma doskonały węch, potrafi wcisnąć się w najmniejsze szczeliny i wydobyć z nich pokarm, którego inne ryby nie będą w stanie znaleźć, jednak mimo wszystko warto jest mu dać szansę na to, aby taki pokarm mógł znaleźć. Warto na przykład wsypać czasem trochę specjalnego pokarmu dedykowanego dla ryb dennych wieczorem już po zgaszeniu światła w akwarium właśnie wtedy, gdy piskorek wychodzi na żer. A po zmroku przechodzi on wręcz niesamowitą metamorfozę. Z ryby powolnej i skrytej zamienia się w rybę bardzo szybką i pływającą niemal jak szalona po całym akwarium. Najczęściej takie zachowania piskorka zdarzają się przy nagłych skokach ciśnienia. Wtedy po zmroku ogon piskorka pracuje niemal jak wirnik silnika spalinowego w łodzi motorowej wysokiej mocy. Nieraz zdarzyło mi się zaobserwować taką sytuację, gdy późno wieczorem przy zgaszonych światłach w akwariach oglądałem telewizor, który emitował światło podobne do księżycowego, a w tym samym czasie w poszybach w akwarium piskorki pływały jak oszalałe, od lewa do prawa, z góry i w dół. Początkowo obawiałem się nawet, że być może coś się stało w akwarium, nie odpowiadają im parametry wody albo coś w tym stylu, ale potem doczytałem jednak, że przy skokach ciśnienia u piskorków takie zachowania są normalne. Generalnie ryby te prowadzą nocny i skryty w ciągu dnia tryb życia, czemu przy takim ich kształcie absolutnie nie ma się czemu dziwić. Skalary i dyskowce na przykład mają wręcz odmienny kształt, który zapewne ma także jakieś swoje ewolucyjne przyczyny, także w tym, że taka sylwetka ryby o wiele trudniej mieści, mieści się w pyskach innych ryb. Ryby te są spłaszczone i szerokie i z boku wyglądają na znacznie większe, choć w istocie ich masa ze względu na silne spłaszczenie jest niewielka. Piskorki znajdują się dokładnie po przeciwnej stronie. Mają obły kształt, niczym dżdżownica i idealnie mieszczą się w pysku nawet niewielkich ryb. Wyglądają trochę jak większy robak i kiedy moje piskorki były jeszcze mniejsze, zaraz po zakupieniu, to nieraz widziałem jak skalar już czaił się na tego machającego ogonem gdzieś w roślinach robaka, którym był właśnie piskorek. Skalar szybko orientował się z czym ma do czynienia i odpuszczał, ale gdyby skalar był większy albo piskorek jeszcze mniejszy, to mogłoby dojść do konsumpcji. Dlatego też świadome swojej atrakcyjności kulinarnej piskorki wybrały skryty tryb życia. W naturze, a nawet w akwarium na takiego większego smakowitego rybaka przecież ostrzy sobie zęby na pewno nie jedna ryba. Dlatego też ubarwienie piskorka ma również bardziej charakter maskujący niż ozdobny z tych właśnie względów. Ten łaciato-pasiasty kształt doskonale zlewa się z podłożem, drobnym różnokolorowym żwirkiem czy korzeniami i częściami roślin, w których piskorek może się doskonale ukrywać. Jego ubarwienie może wręcz nawet przypominać nieco wojskowe barwy maskujące moro. No cóż, kształt piskorka ma swoje wady i zalety. Kolejka do zjedzenia go w naturze jest zapewne długa i stąd wynika jego tajemniczość i maskujące barwy, ale ogromną zaletą tego kształtu jest możliwość dostania się ryby w najbardziej niedostępne dla innych ryb zakamarki, w których na piskorka czekają smakowite kąski. Także w akwarium zdarza się, zwłaszcza w tych z gęstą roślinnością, czy aranżacją z kamieni i korzeni, pośród których znajdują się ciasne i niedostępne szczeliny, że w takie szczeliny często dostają się resztki pokarmu, które spokojnie będą sobie czekać do zmroku na piskorka. Ze swoim doskonałym węchem piskorek bez problemu je wytropi. Mam wrażenie, że węch u piskorka jest nawet dominującym zmysłem względem wzroku. Bo nieraz obserwowałem piskorka skradającego się poleżącą gdzieś w roślinach larwę ochotki. Kluczył on tuż obok niej, wiedząc, że gdzieś tu ona musi być i choć była ona już kilka centymetrów przed nim w zasięgu jego wzroku, to dopiero węsząc pod czym pies gończy w pościgu, powoli do niej się zbliżał i wreszcie pochłaniał ją z lubością. Podłużne larwy owadów są zresztą przysmakiem piskorków, gdyż łatwo mieszczą się w ich małych pyskach. A larwa ochotki jest tym bardziej dobra dla piskorka, bo szybko opada na dno w porównaniu z innymi pokarmami żywymi czy to mrożonymi. Na koniec warto jeszcze powiedzieć, że ryby te trzymają się razem i lubią swoje towarzystwo, więc warto jest ich mieć co najmniej kilka sztuk w akwarium. Ja sam zakupiłem półtora roku temu pięć piskorków. I początkowo były one dość dobrze widoczne, a potem stały się bardziej skryte, i nigdy do końca nie wiedziałem, czy wszystkie żyją i jak się mają. Dopiero miesiąc temu, przy zmianie akwarium, odliczyły się w ilości 4 czterech, yy, czterech sztuk. Nie mam pewności co stało się z tym jednym piskorkiem, ale być może wyskoczył on kiedyś z akwarium, bo jest to ryba właśnie bardzo podatna na wyskakiwanie z akwarium, gdyż, tak jak mówiłem, piskorek potrafi po zmroku bardzo szybko pływać i może się zdarzyć, że w którymś momencie zostanie przestraszony i wyskoczy ponad taflę wody. Ja w zeszłym roku w trakcie upałów odsłaniałem nieco pokrywę od akwarium, aby zwiększyć parowanie i ochłodzić nieco akwarium, i to wtedy właśnie być może piskorek mógł wyskoczyć. Tak więc warto o tym pamiętać i zapewnić szczelną pokrywę w akwarium z piskorkami. Piskorek to ciekawa i tajemnicza ryba, ale wydaje mi się, że właśnie ta tajemniczość dodaje naszemu akwarium jakiegoś dodatkowego waloru. Daje nam świadomość, że nie wszystko jest nam dane wiedzieć i widzieć. Oczywiście akwaria są po to, abyśmy mogli obserwować ryby, ich życie i zachowanie, ale taki drobny, trochę ukryty przed naszymi oczami akcent wzbogaca jeszcze bardziej nasz zbiornik i tworzy wokół niego taką aurę tajemniczości, wzbogacając akwarium i sprawiając, że staje się ono jeszcze bardziej piękne. To tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.